Thank you.
it was a tough match, of course. They had a stronger team than us. We was without Wolfenden and Lindgren. They only missed AJ. But it was difficult. They was a little bit better out at the start than us. But I think track was really good. It was raceable. You could pick different lines. So yeah, it was a good match. But they, I would say on paper today, they had a better team. Yeah, the two first heats was really good. I made some good starts, and then I changed to my other bike, which is a little bit stronger. But then in first corner, I have problem with the throttle. The throttle came loose. And then we was trying some different stuff. But I was off gate three both times and tried to make a pass around the outside. But the two guys on the inside move out. So I should be clever next time and go behind them. So no, it's sparring, so you must test, yeah? Yeah, I hope I will start in Tarnów. I think I've proved that I'm good enough. I had a good meeting in Ostrów and had a good meeting today. It was just bit unlucky and different things that played on the last couple of heats, but definitely fast. I beat Rune and Prozhevich, so fingers crossed I will race in Tarnów. No, czeka nas dużo pracy, nie ukrywam. Generalnie jeszcze przeciwnik w sumie praktycznie prawie takim mocnym składem przyjechał, by czołowi zawodnicy byli z Falubazu i radzili sobie dobrze, i było się z kim pościgać i bynajmniej ja. Wiem, że jeszcze muszę dużo popracować, spędzić czasu nad moim sprzętem i na torze we Wrocławiu, żeby opanować sztukę tak, żeby wygrywać wyścigi. Mówisz dużo pracy, ale start ligi już niedługo, zdążysz? Czy mówię bardziej na naszym torze? To ma być nasz atutowy, bynajmniej mój atutowy tor, na którym praktycznie przyjeżdżam ciemno i chciałbym robić minimum dwucyfrowe wyniki. Więc na ten tor. Wyjazdy są wyjazdami i różnie to bywa na wyjazdach. Tak jak teraz do Tarnowa jedziemy, to jest całkiem inny tor. Jak już się czyta i dużo pisze, Marek Cieślak zmienił tor w Tarnowski. Już nie jest ten tor, co ja tam jeździłem przez 3 lata na tak zwanym betonie. Jest mnóstwo nowej nawierzchni dosypanej. Jest tor prawdopodobnie całkiem inny, także to nie jest mój atut ani żaden tam tor, który dobrze znam. Obserwujemy twoje wyniki, staramy się, zarówno na torach lidze angielskiej i tu w polskiej startowałeś oprócz sparingów także w kryterium masów. No wygląda to nie najlepiej. Czy kibice Sparty powinni zacząć już się martwić? Co się ciężko i w bólach rodzi, to później wyniki przyjdą, także dobrze, że jest tak, a nie opiewamy w piórkach i mecze przyjdą, także ciężko mi jest oczywiście, nie, wyniki na razie nie mówią, euforię nie zapadam, bo po nocach pracujemy z chłopakami, przy sprzętach zmieniamy różne ustawienia, kombinacje wszystkie i jest nam ciężko, nic na razie jest nie ten, ale jak mówię, mam nadzieję, że co ciężko, nam się teraz idzie ciężko bardzo, w końcu przyjdzie i zacznie być z górki, także idziemy cały czas pod górkę, ale myślę, że wejdziemy na szczyt, to wtedy z tego szczytu będzie łatwiej schodzić. Tak, zespół jest bardzo w porządku. Wszyscy zawodnicy dobrze mnie przyjęli, też czuję się tu, można powiedzieć, że już jak w domu. No ale wiadomo, że to nie jest to samo co w Pile. No powoli zaczynam się rozjeżdżać, trochę brakuje jeszcze prędkości. Nie wiem, może jeszcze muszę popracować nad dopasowaniem silników, nad sobą przede wszystkim. No i myślę, że powoli z treningu na trening, zawodów na zawody będzie lepiej. Przed nami mecz w Tarnowie. Dzisiaj 0 punktów, ale rywale mocni. Jak myślisz, masz szansę pojechać w Tarnowie? No, to już zależy od trenera. A ty jak obstawiasz? No, nie wiem. Myślę, że po tym, co dzisiaj pokazałem, to pewnie nie, ale no, po cichu liczę, że może jednak pojadę. Trenujesz we Wrocławiu, ale mieszkasz wciąż w Pile. Nie przeszkadza ci to w nauce? Te podróże nie przeszkadzają ci? Wiadomo, że jest ciężko, to jednak jest 300 km w jedną stronę. No ale tłumaczę sobie to tak, że inni zawodnicy mają gorzej. No, jeżdżą ze Szwecji, z Anglii, z Danii. No i tacy zawodnicy mają ciężko, a jak dla mnie to nie ma żadnego problemu. Jakie cele sobie założyłeś na ten sezon zbliżający się? Co byś chciał osiągnąć? No, na pewno chciałbym dostać się do finału jeszcze z Polski juniorów. Taki mam jak na razie cel jedyny. No ale przede wszystkim też indywidualnie chcę się rozwijać jak najszybciej. No i w końcu zacząć punktować w lidze i jeździć.
A drużynówka ze Spartą młodzieżowa? Nie chcesz medalu? A, no to oczywiście, że chcemy. Jesteśmy zmotywowani do tego. Trener nas dodatkowo mobilizuje. No, myślę, że mamy szansę coś zwojować, ale potrzeba jeszcze dużo startów. No, przyjechała drużyna Niebeliaka, była Zielona Góra, także dopiero dzisiaj sprawdziliśmy ten sprzęt. No, nie wygląda to może najlepiej z naszej strony, ale troszkę sprawdziliśmy tor, zrobiliśmy trochę twardziej. Myśleliśmy, że będzie troszkę lepiej, ale no, nie wyszło. Widać, że trochę nam jeszcze brakowało. Nie byliśmy tacy szybki jak koledzy z Zielonej Góry, także na następne mecze troszkę zmienimy ten tor i będzie naszym atutem. Czyli wszystko pod kontrolą, tak? No tak, no nie ma co się załamywać. Za Ostrowem był trochę lepszy tor, troszkę przyczepniejszy i widać, że lepiej nam szło. Dzisiaj zrobiliśmy twardziej, chcieliśmy zobaczyć, czy będzie lepiej, ale było gorzej, także na pewno nie ma żadnego popłochu w drużynie. Jesteśmy przygotowani na treningi, już będzie inny tor i będziemy na pewno szybcy. Przed nami Tarnów, już w poniedziałek, już myślami jesteś pomału? No jeszcze jutro na młodzieżówkę pojedziemy, To za chwilę. Trochę pojeździć, ale no, trzeba już powoli się szykować na Tarnów. Sprzęt myślę, że sprawdzony, także zobaczymy jaki tor przygotują gospodarze, ale jestem dobrej myśli, tam zawsze mi dobrze szło, także będę walczył i mam nadzieję, że osiągniemy dobry wynik. Wróćmy jeszcze do półfinału eliminacji krajowych, do indywidualnych mistrzostw świata. 3 trójki na początek, później 1-0, 0-1. Ale spokojny, bezpieczny awans. Z czego wynikało? Bardziej asekuracyjnie już później jeździłeś, bo byłeś pewny, czy testowałeś motory, czy może jeszcze coś innego? Znaczy od początku do końca jechałem praktycznie tym samym ustawieniem. Troszkę się skontaktowałem z kolegami z Lublina, jak tam jechać, także mi podpowiedzieli. Bardzo im dziękuję za to. I no, pierwsze 3 trójki, potem troszkę można powiedzieć, że się rozluźniłem. Byłem tak pewny trochę tego awansu. Dziury się porobiły bardzo jak to w krośnie i po przegranym starcie nie chciałem za bardzo ryzykować, bo wystarczyło przywieźć jeszcze punkt, żeby spokojnie awansować do finału, także nie było się po co zabijać, a walczyć trzeba w Tarnowie w finale. Właśnie, w finale w Tarnowie tylko 6 najlepszych awansuje. W Mistrzostwach Świata już jest Maciej Janowski, który dostał nominację. Oprócz ciebie będą też bracia Pawlicy w tym finale, Patryk Dudek, jeszcze kilku innych dobrych zawodników. Jak oceniasz swoje szanse? No, przed finałem każdy ma równe szanse, zobaczymy. Tak, dla każdego ten tor będzie zagadką w Tarnowie, bo my będziemy mieli ten handicap, że będziemy tam 2 dni wcześniej na meczu, także myślę, że już będę mądrzejszy od kolegów i no, od początku trzeba trzymać gaz, bo jest mało miejsc do finału, a każdy chce się dostać, także jedziemy na maksa i mam nadzieję, że będzie finał. Jakie jeszcze plany przed meczem z Tarnowem? Jutro pary w Częstochowie, młodzieżowe, coś jeszcze? No myślę, że przejedziemy jeszcze jeden trening tak na torze, żeby sobie pojeździć jeszcze, żeby mieć ten kontakt z motocyklem, no i weekend, przerwa do meczu i myślę, że na wypoczętym po świętach pojedziemy na mecz i może zwyciężymy. No trudno mi powiedzieć na gorąco, no rzeczywiście wyglądało to nie różowo, więc daje to nam dużo do myślenia. Dzisiaj próbowaliśmy jechać na takim torze, jak dzisiaj właśnie miał być i ewidentnie on nam nie sprzyjał, a sprzyjało to gościom i oni świetnie się dopasowali. Dobrze startowali, dobrze jechali, więc my robiliśmy to gorzej, zdecydowanie gorzej, więc no, to daje dużo do myślenia. Powiedz nam, czy na podstawie tego dzisiejszego sparingu już jakieś wnioski kibice powinni wyciągać odnośnie meczu w Tarnowie? Czy to będzie zupełnie inaczej wyglądało? Nie, no wydaje mi się, że mecz ligowy to jest mecz ligowy, więc dzisiaj próbowaliśmy ten tor zrobić w miarę podobny taki, jaki może być w Tarnowie i chcieliśmy na takim pojeździć. Jak widać, my sobie nie radziliśmy dzisiaj najlepiej na takim torze u siebie, ale to wszystko, to co dzisiaj robiliśmy, miało jakiś cel. No, wynik jest jaki jest, jazda była taka jaka była, ale to daje nam dużo do myślenia i myślę, że każdy z nas wie o co jedzie i dla kogo jedzie, więc pełne ręce roboty i musimy działać. To
Tomek, przed tobą w środę bodajże, albo w czwartek, półfinał, ćwierćfinał eliminacji do Złotego Kasku. O co walczysz w tym turnieju? O awans. Myślę, że awansuję w Rawiczu, pojadę do Ostrowa i z Ostrowa chyba tak jest, nie? Półfinał jest w Ostrowie, no i awansuję dalej. Czyli sprzęt już wszystko zakończyłeś, jeżeli chodzi o przygotowania, czy jeszcze tam brakuje ci czegoś? No dzisiaj próbowałem inny silnik na samym początku i to była ewidentna klapa. Potem wróciłem do tego takiego w miarę sprawdzonego. Było całkiem nieźle, ale wiele rzeczy się złożyło, że nie wygrywałem, więc byłem dużo szybszy na starcie niż na tym pierwszym motocyklu. Na dystansie było też nieźle, ale gdzieś tam zawsze ktoś mnie wywiózł, ktoś mnie zamknął i tak można narzekać, ale uważam, że ten motor drugi jest nie jest zły, ale jeśli pytasz, czy selekcja zakończona, nie. Ale też nowe doświadczenia i właściwie mam nadzieję, że po tym sparingu dobrze, żeśmy wnioski wyciągnęli, co musimy zmienić i poprawimy, powinno grać wszystko. Czyli nie ma mowy o czymś takim, że poprzednie treningi nawet, nie punktowane, tylko treningi no nie poszły na marne? Nie, no treningi były zupełnie na innej nawierzchni i jeździliśmy, natomiast chcieliśmy spróbować, jak będziemy się czuli na torze zupełnie innym, jak do tej pory jeździliśmy. Okazało się, że niezbyt dobrze, także poprawimy, wrócimy do tego, co było i myślę, że będzie w porządku. Czy ten trening punktowany dał ci odpowiedzi na jakieś pytania? Zależy, jakie sobie kto zadaje. No, ja akurat wydaje mi się, że wiem dosyć sporo po tym, bo to był gdzieś tam test dla nas i właściwie próba czegoś innego. Okazało się, że tak jak wcześniej powiedziałem, że to jest niedobre, czyli wracamy do poprzednich ustawień i właściwie do poprzedniej pracy, którą robiliśmy z torem i powinno grać wszystko. Za niecały tydzień inauguracja ligi w Tarnowie. Czy masz już w głowie skład na ten mecz? No, mam. Możesz nam przedstawić? No, jeszcze zobaczymy, bo z jednym nazwiskiem się waham, także skład podamy w czwartek i do czwartku jeszcze chciałbym się wstrzymać. Jest szansa powalczyć w Tarnowie według ciebie? Na dzień dzisiejszy widzimy, obserwujemy wyniki, Tarnów mocno idzie, zawodnicy. U nas różnie, raz lepiej, raz gorzej, czy to w Anglii, czy to w turniejach indywidualnych. Jest szansa? Do Tarnowa jedziemy powalczyć o dobry wynik, oczywiście o punkty i wszystko zrobimy, żeby było dobrze, natomiast no, obiecać wam niczego nie mogę, bo to by się mijało z celem, to nie jest piłkarski poker, żebyśmy potrafili podać wyniki, jakie będą, całe szczęście jest to sport i jedziemy sportowo walczyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak popada tam deszcz, to będzie dobrze dla nas? Ja wiem, czy będzie dobrze. No, raz się udało na deszczu, także też nie możemy sobie jakiś tam snuć nadziei, że deszcz popada i od razu wygramy. Trzeba ten mecz po prostu pojechać zupełnie normalnie i spokojnie i myślę, że będzie wszystko w porządku. Ale to nie tak wygląda. Zawodnicy jeszcze bliżej do Państwa podejdą. Tam można pogadać.